survive. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Wazyl po bardzo mocnej bitce z Parisem. Wazyl, no tak jak wczoraj rozmawialiśmy, nisko głowa, sierpy, skracanie dystansu i to się opłaciło, choć oczywiście nie było bez problemu. No nie było, jak widać, moja gęba mówi sama za siebie. A powiem Ci, że tak aż bardzo nie widać. No bywało gorzej, no ale co, gość mega, mega kot, twardy chuligan, bitka ostra, także co, szacunek dla niego. Bić się z takimi gościami to jest naprawdę przyjemność i duże wyzwanie przede wszystkim. Był jeden taki moment, kiedy dostałeś tego prostego na szczękę, aż ci wypadł ochraniacz i go na szybko próbowałeś poprawić. Było blisko, pamiętasz ten moment? Kurczę, no pamiętam, że dostałem, wypadła mi szczęka, zacząłem się cofać, gdzieś tam próbowałem ją włożyć, nie szło mi. Finalnie się udało i co, no kurczę, gość naprawdę presję cisnął taką, ale chłodna głowa wytrzymała, raczej to był charakter, myślę, i tyle. Coś w czym Cię zaskoczy, oprócz tego, że był taki bitny? No bo wiedziałeś, że to chuligan, że raczej będzie się bił do końca, ale już były chyba, były momenty takie zwątpienia, że mówisz, kurde, no niech on już nie wraca do walki, bo już nie mam siły? Kurczę, no było, tylko że no zasada jest taka, że bił się bijok z bijokiem, tak? Wszyscy wiedzą o tym, że ja się lubię napierdalać, lubię się bić z lepszymi, z takim gościem wyższym. Pierwszy raz się biłem, wiedziałem, że będzie ciężko. Myślałem, mówię, kurwa, żeby już odpuścił, ale gość wstawał, sobie myślę, kurwa, no jest nie do rozjebania, ale jednak go rozjebałem. Ale co, no gość, mega jaja, charakter, bić się z takimi, to naprawdę to jest coś, nie? A przede wszystkim miano najmniejszego gromniarza, to jest, kurwa, w ogóle perfekt. A no właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, bo nie ma chyba, nie było mniejszego zawodnika na gromdzie raczej oprócz ciebie. Raczej nie będzie, jestem najmniejszym. Nie powiem, bo raczej już taki mały nie zostanę, teraz będę się pchnął tylko w górę z wagą i z umiejętnościami. Zobaczymy, co federacja będzie dalej planowała, jak zaplanują moją przyszłość. Rozumiem, że chcesz zostać w gromdzie i tutaj byś swoją przyszłość widział najbardziej. Kurczę, no wszyscy wiedzą o tym, że lubię gołe pięści, lubię waletudo, boks. Jest to coś innego, bo wszyscy wiedzą, że jestem zapaśnikiem, grapplerem bardziej niż zapaśnikiem, ale gołe pięści to jest coś, co kocham i będę to robił. No dzisiaj tego nie było widać, ale że w sensie, że bardziej było widać, że jesteś stójkowiczem, ale jednak to, ta formuła na gołe pięści najlepiej Ci odpowiada. W pewnym momencie to mi się wydawało w ogóle w tej walce, że te warunki fizyczne Francuza mu przeszkadzają, bo on przez to, że tak dobrze skracałeś dystans i wchodziłeś z niego z nisko z głową, to on nie mógł w ogóle tymi długimi rękami Cię trafić. Mimo wszystko tam czasami ten prosty, tak jak wcześniej mu wspominałem, doszedł. Myślisz właśnie, że w tej formule gromdziarskiej to chyba lepiej nawet być mniejszym i wchodzić właśnie takim brudnym boksem? Kurczę, no tak, no przede wszystkim nisko głowa, tak jak mówiliśmy z chłopakami, tak jak również tutaj chłopaki z gromdy mi powtarzali, nisko głowa, schodzić pod ciosem, atakować hakami, sierpami, ale z dołu, z głową nisko, wszystko podziałało tak jak miało być i jest wynik, nie? Tak jak świętej pamięci Zbyszek Rybak też mówił, nisko głowa, tylko tu nie wolno było używać łokci. Wazyl, gratulacje wielkie i czekamy na kolejne pojedynki. Dziękuję jeszcze raz. Chciałbym jeszcze podziękować i skorzystać z okazji osobom, które włożyły multum i ogrom pracy w moje przygotowanie. To jest rehabilitacja Rafał Dogulski, MS Boxing Warszawa, klub Macieja Smokowskiego, Tomasza, Dariusz Sierchej, mój przyjaciel od pierwszej walki mojego debiutu do teraz. Do momentu, w którym wylądowałem na gromdzie, chciałbym podziękować mojej córce, bo to dla niej wygrałem ten puchar i ten puchar właśnie wyląduje w jej rączkach. Dziękuję jeszcze raz i również Tobie, bo też jesteś na początku, od początku mojej całej przygody z sportami walki. Także dziękuję jeszcze raz, zobaczymy się na następnej gromdzie, mam nadzieję. Dziękuję i nie ma za co. Dzięki wielkie. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.